Cześć wszystkim z tej strony chemicznych chod i dzisiaj krótko na temat moli. Jeżeli chodzi o definicję mola, no to prawdopodobnie jak ją czytamy, to nie wiemy nic albo wiemy niewiele. Mamy również podaną zależność, że 1 mol to jest 6.02 razy 10 do potęgi 23 atomów jonów lub cząsteczek i to też prawdopodobnie nic nam nie mówi. No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Odczytajmy sobie z układu okresowego symbol atomu magnezu. No magnez wiemy, że jest to MG i masa atomowa tego magnezu jest równa 24 unity, co również odczytujemy z układu okresowego. My wiemy, że 1 unit to jest dokładnie 0,166 razy 10 do potęgi minus 23 gramów. No i dlaczego w ogóle wprowadzili nam w układzie okresowym jednostkę masy unity? Wiemy, że na co dzień posługujemy się masą podaną w gramach lub kilogramach czy też tonach, a tutaj nagle wyjeżdżają nam z unitami. No i teraz jeżeli my widzimy, że jeden unit to jest 0,166 razy 10 do potęgi minus 23 gramów, no to to znaczy, że mamy 0, 000, 23, 0, 166 na końcu gramów. I czy my jesteśmy w stanie fizycznie zważyć w ogóle taką małą ilość gramów na wadze kuchennej? Czy też laboratoryjnej. No oczywiście nie jesteśmy. W związku z tym, żeby w układzie okresowym yy, nie było takich właśnie dziwnych wyników, jeżeli chodzi o masę, no to wprowadzono dodatkową jednostkę, jednostkę unitów. No i oczywiście, znając tą zależność, my jesteśmy w stanie oczywiście przeliczyć sobie masę jednego atomu magnezu na gramy, no i możemy to teraz zrobić. Wiemy, że 1 unit to jest tyle gramów, natomiast masa atomowa atomu magnezu to są 24 unity, a więc będzie to x gramów. Otrzymaliśmy proporcje i po obliczeniu otrzymujemy wynik, że x jest równe 3,984 razy 10 do potęgi minus 23 gramów. No ale jeżeli my mamy jakąkolwiek reakcję chemiczną, w której występuje magnez i tutaj będzie taka przykładowa reakcja za chwilę napisana. Jeżeli mamy wykonać jakiekolwiek obliczenia na podstawie równania reakcji chemicznej, no to posługujemy się tak zwanymi molami. I w tej reakcji 1 mol Mg reaguje z dwoma molami H2O. No i wtedy podajemy, że masa molowa np. Mg jest równa 24 gramy. 24 unity to była masa atomowa jednego atomu magnezu. Po przeliczeniu ta masa tego jednego atomu magnezu w gramach wynosiła dokładnie tyle. Czyli skoro jeden atom ma taką masę, no to my możemy sprawdzić, ile będzie atomów tworzyło magnez, który ma taką masę. Czyli możemy zapisać, że jeden atom magnezu to było 3,984 razy 10 do minus 23 gramów. Natomiast my teraz dysponujemy taką masą tego magnezu i to będzie Y atomów magnezu. I po obliczeniu otrzymujemy wynik 6,02 razy 10 do potęgi 23 w tym przypadku atomów. To był przykład z atomem, natomiast często w reakcjach pojawiają się też cząsteczki czy jony. Przykładem takiego jonu może być SO4 2- no, i jeżeli mielibyśmy obliczyć masę tego jonu, korzystając z układu okresowego, to ta masa będzie wynosić dokładnie 96 unitów. My wiemy, że jeden unit ma masę 0,166 razy 10 do potęgi minus 23 gramów, a 96 unitów, no to będzie znowu x. I po obliczeniu otrzymujemy wartość 15,936 razy 10 do minus 23 gramów. Czyli jest to masa dokładnie jednego jonu SO4 2-. Jeżeli występuje w równaniu reakcji chemicznej jon SO4 2-, no to wtedy my mówimy, że w reakcji bierze udział 1 mol SO4 2-. No i ten mol ma masę molową. Która oczywiście wynosi również 96, ale tym razem już nie unitów, tylko gramów. No i my możemy policzyć dokładnie, ile tych jonów składa się na tą masę 96 gramów. Czyli wiemy, że jeden jon SO4 2- miał masę 15,936 razy 10 do minus 23 gramów. Natomiast my mamy 96 gramów, no to będzie Y. No, i po obliczeniu otrzymujemy tą magiczną wartość 6,02 razy 10 do 23. No i w tym przypadku jonów, ponieważ jesteśmy w obszarze jonów. I analogicznie będziemy robić, oczywiście, dla dowolnej cząsteczki. Dajcie znać, czy teraz wszystko się rozjaśniło, i do usłyszenia w kolejnym filmie.